wyszedłem na tą manifestację, żeby pokazać, że dla Prawa i Sprawiedliwości kwestie związane z umową ACTA nie są kwestiami zamkniętymi, że to, że polski rząd ją podpisał, to jest dopiero początek problemów, a nie koniec, i że w tej sprawie my będziemy po stronie internautów, po stronie polskich obywateli, tych, którzy dopominają się o media społecznościowe, o wolność słowa w internecie i o to, żebyśmy mogli swobodnie używać tego medium bez poczucia zagrożenia inwigilacji i tego, że mogą w stosunku do nas sankcje karne być stosowane. Mam nadzieję, że to nie koniec i że na kolejnych manifestacjach będzie zdecydowanie większa liczba osób niż w dniu dzisiejszym, bo można powiedzieć, że dzisiaj Warszawa nie była tym miastem, w którym największe są manifestacje, ale być może dlatego, że mamy tutaj minus 10 stopni, a studenci mają sesję i się uczą do egzaminu. Dziękuję bardzo.